Ludzie na trudny czas to tytuł książki, która została napisana z inicjatywy gminy Morawica z okazji 20-lecia powstania samorządu terytorialnego po zmianach ustrojowych. Opowiada ona o historii samorządu gminy Morawica w latach 1990-2010 oraz o ludziach, którzy przez 20 lat budowali gminę. Promocja książki odbyła się w Centrum Samorządowym w Morawice. Uroczystość poprowadził Bartłomiej Zapała z Radia Kielca, otworzyła jej gości powitała Marianna Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Na deskach Centrum Kultury goszczono autorkę publikacji, która to opowiedziała o kulisach jej powstania. Książka jest o samorządzie gminy Morawica i samorządzie w perspektywie 20 lat, pierwszych 20 lat tego samorządu. Inicjatywa zrodziła się w 2010 roku, kiedy obchodziliśmy wszyscy 20-lecie odrodzonego samorządu gminnego w Polsce. Zgłosił się do mnie pan wójt z takim pomysłem, mówił, chodzi mu po głowie napisanie książki takiej historii 20 lat samorządu gminy Morawica. I powiedział, no kto ma tą książkę napisać, jak nie pani. Oczywiście pewnie parę innych osób mogłoby ją napisać. Natomiast faktem jest, że ja przez wszystkie te lata śledziłam to, co się działo w gminie Morawica, ponieważ przez wiele lat byłam dziennikarzem kieleckich mediów i rzeczywiście miałam wiedzę o tym, jak ta historia w Morawicy, w samorządzie, w gminie Morawica się toczyła. No i o tym jest ta książka, o tych 20 latach Morawicy, terenu, o tym, jak się zmieniała gmina, o tym, o ludziach, generalnie o ludziach, bo to jest jakby najważniejsze, że chciałam pokazać historię gminy Morawica z perspektywy osób, które tą historię tworzyły. I nie tylko samych władz gminy, ale również osób, które tworzyły historię taką w poszczególnych obszarach, w oświacie, w kulturze, te, które tworzyły organizacje pozarządowe. Czyli to jest perspektywa właśnie historii 20-lecia gminy Morawica, ale opowiedziana poprzez ludzi. Ludzie na trudny czas to książka, która obejmuje wiele płaszczyzn życia gminy. Przedstawia w zarysie charakterystykę gminy Morawice i jej dokonania na przestrzeni 20 lat. Panie wójcie, skąd pomysł na tą książkę? Jubileusze skłaniają do pewnych refleksji i kiedy minęło 20 lat funkcjonowania samorządu, uznaliśmy, że to jest dobry czas, aby upamiętnić w jakiś sposób i sam jubileusz, ale również osoby, które w tym 20-leciu pracowały na rzecz lokalnych społeczności. No bo wiadomo, czas mija, niektóre osoby odchodzą, pamięć też jest zawodna, więc taki dokument, który właśnie został stworzony, myślę, że będzie również wspaniałym podręcznikiem na przyszłość dla historii naszej gminy, naszej małej ojczyzny. O tym, że warto przeczytać książkę, mówiła Marianna Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, na którego zlecenie książka została wydana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Warto też podkreślić, że środki na wkład własny przekazała gmina Morawica. Czy warto przeczytać tą książkę? Jeśli tak, to dlaczego? Myślę, że warto jak najbardziej, ponieważ osoby, które tutaj nie były w tych wydarzeniach lat 1990-2010, nie uczestniczyły w nich, mogą się bardzo wiele dowiedzieć. Ja jako osoba, która w ogóle tutaj wtedy nie mieszkałam, bardzo z zainteresowaniem przeczytałam tę książkę, kiedy przy niej pracowałam, ponieważ mieści ona po prostu kawał historii naszego tutaj regionu, naszej małej ojczyzny, gminy Morawica. Podczas spotkania o historii 20-lecia morawickiego samorządu i o jego przemianach opowiadali zaproszeni goście, ludzie, którzy tworzyli historię gminy Morawica. Na zakończenie włodarz gminy wójt Marian Buras wręczył autorce książki Iwonie Sienkiewicz-Potaczale oraz prezes Mariannie Węgrzyn kwiaty w podziękowaniu za zaangażowanie w stworzenie tej jakże ważnej publikacji. Jeszcze tego samego dnia autorka podpisywała książkę. Kolejka po autograf nie miała końca. Spotkanie uświętnił występ znanego muzyka Krzysztofa Korbana oraz uczniów zespołu szkół w Bilczy.